Zapytanie mojego widza. Witam. Mam pytanie odnośnie badań na pozwolenie na broń sportową. Będąc dzieckiem, straciłem słuch po gentamycynie w prawym muchu. Czy jest to przeszkodą w uzyskaniu wyżej wymienionego pozwolenia? Dodam teraz, że mam 35 lat. Pozdrawiam. I powiem szczerze, problem bardzo ciekawy ale bardziej z powodu możliwości urazu akustycznego tego zdrowego ucha i wtedy całkowitej utraty słuchu Jeżeli ja bym tego pacjenta dopuścił, czy dopuszczał to wyłącznie do strzelań w ochronnikach słuchu i w jaki sposób go o tym poinformował, czy kazał mu się podpisać w dokumentacji lekarskiej czy coś w tym stylu, także żeby w pełni był świadomy czy mu to grozi Jestem lekarzem wojskowym i niestety yy, pracowałem trochę na szczelnicach, zabezpieczałem strzelania i takie historie jak uraz akustyczny jednostronny lub obustronny się zdarzają. Wprawdzie to jest prawe ucho, czyli jak on tu strzela, no to będziesz, że tak powiem, yy, ono bardziej narażone, ale zdarzały się też urazy akustyczne obustronne, pomimo że strzelał ze strony prawej. Sprawa jest tutaj wybitnie uznaniowa. No nie wiem, jak inni lekarze do tego podchodzą. Jestem ciekaw. No, ja do tej pory, przynajmniej w praktyce swojej prywatnej nie miałem takiego przypadku, żebym musiał oceniać pacjenta, który słyszy tylko na jedno ucho. Także, jeżeli miałeś taką sytuację, jeżeli jesteś lekarzem lub Pacjentem, którego lekarz w identycznej sytuacji dopuścił czyli jedno ucho nie słyszy, drugie słyszy a dopuszczenie do pozwolenia na broń dostałeś to opisz to w komentarzu do tego wideo. Natomiast, jak chcesz więcej takich materiałów, oczywiście, albo zasubskrybuj mój kanał YouTube, Lekarz Medycyny Pracy, albo obejrzyj jakiś inny filmik z podobnej dziedziny.